Cześć wszystkim w poradniku Jak rysować mangę. W tym tygodniu omawiamy anatomię mężczyzny. Poprzedni odcinek dotyczący tego tematu jest przekomiczny, więc nie było wyjścia i oto jestem z nowymi umiejętnościami i chęciami do przekazania Wam tej wiedzy. Aby nie przeciągać, przejdźmy do rzeczy. Zdecydowanie nie mówiliśmy w starym poradniku o typach sylwetki u mężczyzn, więc zaczniemy od części czysto teoretycznej. Myślę, że wiadomości te są bardzo potrzebne, ponieważ pozwolą nam zagłębić się w podstawy anatomii, więc nie martwcie się, jeżeli nie znacie tego tematu, bo w dalszej części poradnika po kolei wytłumaczę, jak rozumieć męskie ciało. Typy sylwetki męskiej. Najbardziej powszechną jest typ A, bądź tak zwana budowa gruszki. Wielu panów ma podatność do tycia w okolicy brzucha, a jest to zauważalne bardziej z upływem lat. Ale patrząc na sylwetkę, widzimy, że talia jest odrobinę za szeroka, przez co ramiona wydają się za wąskie. Kolejno mamy sylwetkę typu O, albo inaczej zwana jabłkiem. Tę posturę wyróżnia większy brzuch i masywniejsze nogi oraz ręce. Zwyczajnie są to osoby głównie mające nadwagę. Następnie omówimy sylwetkę typu I, zwana jako ołówek lub sylwetka wiecznego chłopca. Panowie o tej figurze są bardzo szczupli, gdzie niekoniecznie mają szerokie ramiona. Na koniec przejdziemy do sylwetki typu V, zwana trójkątem bądź sylwetką atletyczną. Dodam również, że jest to męski odpowiednik kobiecej klepsydry, czyli figury idealnej. Mężczyźni o takiej budowie ciała mają szeroki tors, a biodra natomiast są szczupłe. Powtarzam, jest to ideał mężczyzny. Co będziemy robić? Dzisiaj tylko liźniemy męskiej sylwetki, a dokładniej omówimy układ kształtów pomocniczych z frontu męskiej postaci. Następnie obrysujemy owe kształty i rysunek powinien być gotowy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Sektory w anatomii. Oczywiście musimy na początek poznać miarę, która wyznaczy nam sektory danych części ciała. Podobnie jak przy anatomii kobiety, naszą linijką będzie głowa postaci, z taką różnicą, iż bierzemy pod uwagę zarówno okrąg, jak i podbródek mężczyzny. Po lewej stronie macie przedstawione, w których sektorach pobieramy miarkę samego okręgu bądź całej głowy. Dla ułatwienia dodam wartości ułamków, jakby ktoś miał problemy z narysowaniem aż 9 okręgów o tej samej wielkości. Kształty pomocnicze. Aby poprawnie narysować sylwetkę mężczyzny, jak przy wszystkich poradnikach anatomicznych, będziemy korzystać z pomocy kształtów. Dodam też, że bazowo opierać się będziemy z wcześniejszej metody szkicowania, czyli linii pomocniczych. Wyjaśnienie jest takie, iż łatwiej jest narysować kształty poprzez wcześniejsze wyznaczenie takiego ogólnego położenia części ciała za pomocą linii i dodam, że niekoniecznie części te muszą być stuprocentowo poprawnie narysowane. Na początek musimy przyciągnąć linie pionowe, które określają granice głowy. Dodam również linię dzielącą sylwetkę na dwie części. Następnie wyznaczamy szyję. Przypominam, wielkość ta ma dokładnie długość 1/3 długości okręgu w głowie. W następnej kolejności dzięki liniom pomocniczym wyznaczamy ramiona. Do tego łatwiej jest wykorzystać powieloną głowę, która pokaże nam, co zrobić, aby nie przesadzić z wielkością ramion. Po wyznaczeniu owej linii możemy naszkicować łzę, która ciągnie się aż do linii granicznej obecnego sektora. Kształt ten powinien nieco wychodzić poza granicę dolnej linii granicznej, aby przedstawić klatkę piersiową. Następnie przedłużone linie środków powielonych głów wykreślą dokładniejsze położenie żeber. Linie te muszą również się połączyć, aby dawały wrażenie czubka łzy.
aby dokończyć wyznaczenie górnej części sylwetki, potrzebujemy jeszcze jednego kształtu łzy, który wyznaczy zaczynając od głowy środek popiersia, linię talii oraz górną część miedniczną. Na pewno zauważyliście, że kształty łez w przypadku sylwetki kobiety, a mężczyzny różnią się tym, że są one mniej podłużne, a bardziej bliskie ku kształtu okręgu. Kobieta jest o wiele bardziej smuklejsza w okolicach talii niż mężczyzna, stąd pojawia się ta różnica w przedstawieniu kształtów pomocniczych. Ale wracając do nauki, musimy teraz naszkicować położenie miednicy. I tutaj będziemy posiłkować się kształtem leżącej ósemki. Zapamiętajcie, aby biodra mężczyzny nie były za szerokie, w końcu nie rysujemy kobiety. Przejdziemy teraz do nóg. Przed rysowaniem kształtów parówek wyznaczamy ogólne położenie poprzez linie pomocnicze. Na początek miejsce położenia kolan znajduje się ono w środkowej części tego sektora. Kolejno ciągniemy linie proste z miednic aż do punktów określające rzepki. Następnie położenie pięt w ostatnim sektorze, gdzie ich wielkość tam wynosi 1/3 długości owego sektora. I ponownie łączymy punkty od rzepek do pięt. Możemy na spokojnie przejść do wykreślania kształtów pomocniczych. W następnej kolejności szkicujemy stopy. I tutaj nie ma co się rozgadywać, ponieważ to tylko ogólne wyobrażenie stóp, bez dodawania jakichkolwiek szczegółów w postaci palców. Dodam, że taką samą sytuację będziemy mieli przy szkicowaniu dłoni. Pozwolę sobie wymazać niepotrzebne linie, aby nie pogubić się przy poprawianiu sylwetki. Narysujemy teraz ręce, gdzie ponownie zaczynamy od linii pomocniczych, gdzie następnie obrysowujemy je kształtami pomocniczymi. Długości konkretnych elementów rąk są takie same jak przy anatomii kobiety. Różnica tutaj jest wyłącznie taka, aby nadać w dalszym etapie rysowania jakieś mięśnie rąk. Jak widzimy, ogólny zarys mamy, ale to nie wszystko, co chciałam Wam pokazać. Wyznaczymy teraz dokładne położenie piersi, a raczej jak poradzić sobie z ich wyznaczeniem. Potrzebujemy tutaj dość specyficznego kształtu, jakby połączonych skrzydeł motyla, które ułatwią nam narysowanie bardziej umięśnionego mężczyzny w górnych częściach ciała. Następnie położenie pępka, którego położenie objaśnię poprzez wielkości ułamkowe po lewej stronie postaci. Na koniec bardziej szczegółowo wyznaczamy miednicę. Docelowa sylwetka. Wydaje mi się, że możemy śmiało przejść do obrysowywania naszych powstałych kształtów pomocniczych. Przypominam, że musicie zwrócić uwagę na fałdki oraz wklęsłości przy zaginaniu kończyn. Wszystkie te czynności bardzo przyczynią się do osiągnięcia idealnej figury, czyli sylwetki atletycznej.
Jako bonus mogę w niewielkim stopniu przedstawić szkicowanie tak zwanego sześciopaka na klatce piersiowej. I to tyle z dzisiejszego odcinka. W kolejnym będziemy kontynuować naszą anatomiczną przygodę, a dokładniej narysujemy mężczyznę z innej perspektywy, a jeszcze dokładniej mówiąc, to pan będzie z frontu. Póki co się z wami żegnam i widzimy się we wtorek na premierze drugiego odcinka serii Przerysuję Cię. Jak zawsze mam ważne informacje do przekazania, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę, a dla nowych osób polecam subskrypcję oraz wszystkich zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, aby porozmawiać na rysownicze tematy i nie tylko.